dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest środa, czyli połowa tego tygodnia, a my startujemy z kolejną 6 rano po to, żeby zrobić dzisiaj dobry, sensowny, święty, no i w ogóle jak najlepszy, w sensie Panem Bogiem wypełniony dzień. Więc wystartujmy od sławetnego, wszystkim znanego i niepotrzebnego zupełnie okrzyku. Moi drodzy, moi kochani, serdecznie Was oczywiście ciągle pozdrawiam, jak widzicie, po okolicznościach przyrody łóżkowo-ścianowej od jezuitów chicagowskich. O tyle zmieniła się sytuacja, że kiedy nagrywałem dwa poprzednie odcinki, to było szaro, ponuro i był śnieg, naprawdę. Spadł pierwszy śnieg i to spadł dokładnie tego dnia, kiedy przyleciałem. Czyli mówią, że im przyniosłem zimę, ale dzisiaj proszę bardzo, po dwóch dniach, kiedy tu już jestem, wyszło słonko i jest w ogóle cudownie i fantastycznie. Nie mam pojęcia, jaka jest pogoda u Was w Polsce, ale bez względu na to, jaka jest, to sobie coś zacytujmy, żeby sobie zrobić coś dobrego w głowie, w sercu, w ciele, w życiu i w ogóle. A cytat dzisiaj będzie, myślę, naprawdę bardzo, bardzo w punkt. Proszę, posłuchajcie. Człowiek rodzi się nie dla przyjemności, ale dla radości. Moi drodzy, to zdanie francuskiego poety Paula Claudela, czy jak go tam się czyta, to jest naprawdę jedna z dużych mądrości świata. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię to prawie przy każdym cytacie, no ale właśnie o to chodzi, że staram się wybierać takie cytaty, żeby w nich naprawdę były duże mądrości świata i żebyśmy mogli coś sensownego z nich wynieść. Moi drodzy, mogłoby się wydawać, że różnica jest niewielka, albo czasem wręcz, że jedno z drugim się pokrywa, bo bardzo często to, co jest radością, jest też przyjemne i bardzo często to, co przyjemne, jest radością. Ale uwaga, nie jest to tożsame. I niestety jestem przekonany, że bardzo wielu z nas jakby ocenia i klasyfikuje rzeczy życiowe, wydarzenia życiowe, też plany życiowe, w takim sensie to, co próbujemy robić, czego próbujemy unikać, jakie podejmujemy decyzje, nie względem tego, co nam przyniesie radość, ale względem tego, co nam przyniesie przyjemność. A to jest różnica. Moi drodzy, nie chcę oczywiście to powiedzieć w takim starym katolickim sposobie, że każda przyjemność to jest zło. Oczywiście, że nie. Radość również jest związana z przyjemnością i przyjemność może być absolutnie święta, dobra i cudowna. Zresztą jest przez Pana Boga wymyślona przyjemność, ale przyjemność to nie zawsze radość. Otóż można być radosnym wtedy, kiedy zupełnie nie jest przyjemnie. Można być radosnym wtedy, kiedy wydarzenia życia są dla nas trudne, kiedy wyzwania, które przed nami stoją, są wymagające, takie, że wręcz nie chce nam się ich robić i nie sprawiają nam żadnej przyjemności. A mimo to, z wykonania takich rzeczy, ze zrobienia takich dzieł, z pójścia daną drogą, mimo że ona nie była przyjemna, rodzi się radość. Mało tego, prawdziwa radość. Kochani, przyjemność, gdyby ją tak próbować odróżnić od radości, to ma tak naprawdę, jest jakby jedna główna różnica. Przyjemność zazwyczaj jest krótkotrwała, radość zazwyczaj jest długotrwała. Kochani, bardzo warto zadawać sobie pytanie, czego my szukamy? Czy przypadkiem nie idziemy po takiej najmniejszej linii oporu, w sensie, żeby tylko mi nie było trudno, żebym tylko nie doznał nieprzyjemności i tak dalej. Ja strasznie kocham w różnych rozmowach, gdzie ludzie mówią, ale to, co mówisz, sprawia mi przykrość. I kochani, oczywiście, żeby to było jasne, może być takie mówienie do drugiego człowieka, że rzeczywiście to jest przykre i to jest strasznie złe, bo się go po prostu nie kocha i rzeczywiście sprawia mu się przykrość. Ale kochani, to nie przykrość jest jakby kryterium, po którym mamy oceniać na przykład to, co ktoś do nas mówi. Pytanie jest takie, czy to, co mówi, to jest prawda i czy to, co mówi, to jest związane z miłością. Dlatego, że jeżeli takie jest, to nawet jeżeli na przykład jest przykre, to będzie de facto w końcu prowadziło do radości. Kochani, spróbujcie, bo to jest dosyć subtelne oczywiście i czasem się łatwo pogubić, ale pomyślcie, czego dzisiaj będziecie szukać albo co zamierzacie ominąć w życiu tego dzisiejszego dnia, bo to będzie właśnie trudne, nieprzyjemne, niekomfortowe, nie będzie Wam dawało właśnie poczucia satysfakcji i przyjemności. I oczywiście, jeżeli to jest po prostu takie, bo takie jest, bo jest złe i niefajne, no to okej, omijanie tego jest w porządku. Ale jeżeli to jest coś, co wiecie, że powinniście robić, albo trzeba by to zrobić, albo macie takie przekonanie, to prowadzi do czegoś naprawdę dobrego, do radości, to wtedy warto się pozbawić tej przyjemności po to, żeby dojść do radości. Mam nadzieję, że jeżycie to, co Wam próbuję opowiedzieć. Moi drodzy, to jest strasznie ważne, żeby nauczyć się w życiu poszukiwać nie przyjemności, a radości. I to nie znaczy, tak jak mówię, że przyjemność jest zła. Nie. To prawdziwa radość daje największą, najlepszą, najcudowniejszą przyjemność na świecie, taką przyjemność, która się nie kończy, bo radość jest nieskończona, prawdziwa radość, taka, którą szczególnie zaznamy kiedyś w niebie, ale to za jakiś czas. A dzisiaj tylko pomyślmy,
czy przypadkiem nie trzeba by robić czegoś, co nie będzie przyjemne, ale co de facto może, oczywiście nie dzisiaj, ale dopiero za jakiś czas, będzie powodowało w nas radość, albo przynajmniej jest drogą do tego, żeby tej radości otworzyć drzwi, żeby mogła wejść. Mówiąc krótko, nie szukajmy przyjemności, ale szukajmy radości, a ta radość da nam również prawdziwą przyjemność. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Widzimy się jeszcze jutro i pojutrze w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będziecie. Ja będę. Więc do zobaczenia. Ściskam, błogosławię, pozdrawiam, z Bogiem. Pa!